Cześć, tu Ernest! Fortnite ogłosiło, że tegoroczny okres świąteczny także będzie pełen atrakcji i darmowych nagród. Do grudnia jeszcze troszeczkę zostało, ale mimo tego w plikach gry już pojawiły się pierwsze wzmianki o tym, czego możemy się spodziewać. FireMonkey na swoim Twitterze dał znać, że mapa zostanie pokryta śniegiem. Według jego wycieku, śnieg stopniowo będzie pokrywał wyspę. Na tym obrazku widać maskę. Tym bielsze jest jakieś miejsce, tym więcej będzie tam śniegu. Mogliście się już dowiedzieć, że pierwsze płatki śniegu już pojawiają się w okolicach Zalewu Zastoju. W ciągu kilku następnych tygodni śnieg powinien zawitać na resztę mapy. Dalej w temacie świątecznych zmian, to według Hypexa w tą zimę powrócą różne zimowe przedmioty. Takie jak wyrzutnia śnieżek, czyli po prostu granatnik, tylko zamiast granatów są śnieżki. Poza tym to ten oto przedmiot. To granat, który tworzy kostki lodu na naszych stopach i odrzuca. Niezły pomysł, ale pamiętam, że w ogóle z tego nie korzystałem, kiedy było w grze. Do tego bałwanek. Bałwanek był przedmiotem, który pozwalał nam się zamienić w bałwanka. Proste. Co ciekawe, te wszystkie przedmioty, po ostatniej aktualizacji, zostały przypisane do nowej skrzynki o nazwie kodowej Icebox. Z tej skrzynki wypadałyby dodatkowo też potki i macy. Nie wiadomo na razie, jakie są plany na tą skrzynkę, ale przypuszczam, że taka zimowa skrzynka występowałaby na mapie jak epickie skrzynki, czyli losowo zastępowałyby one zwykłe skrzynki na mapie. No, trochę zimno mi się zrobiło od mówienia o zimie. Pozwólcie, że się ogrzeję przy ognisku. Tak przy okazji to spójrzcie. Od wczoraj do rozpalonego ogniska można dorzucać 30 drewna, aby na chwilę przyspieszyć leczenie, a dokładniej potroić. To daje tymczasowe turbo dla ogniska. Kiedy ognisko zgaśnie, za jedyne 300 drewna możecie odpalić go ponownie. Poza tym na wyspie można chować się w tojtojach. Wczoraj, kiedy schowałem się w takim tojtoju, nie byłem pewien, od kiedy są one w grze. Podobno dopiero od wczoraj takie tojtoje służą jako kryjówka. No. Zanim przejdziemy do dalszych wycieków, to Fortnite właśnie ogłosiło nowe wydarzenie. Po kolei. 23 listopada do sklepu o 1:00 wejdzie nowa łyba. Okazało się, że nazywa się Mistrz Teriyaki i to jest oddzielny skin. Pewnie za 1200 fodolców. Do tego Fortnite ogłosiło turniej, który polega na łowieniu. Cytuję. Od piątku zacznijcie zarzucać wędki, by otrzymać szansę wygrania kill-offa głębinowiec albo najprawdziwszego trofeum lamy. Tak, za łowienie w Fortnite będzie można odblokować darmowe nagrody. W opisie podam wam link do zasad oraz rankingu, który będzie aktualizowany na żywo. Zabawa zaczyna się już jutro o 14 w piątek, więc koniecznie tam zajrzyjcie. Poznacie tam wszystkie kategorie, w których można wygrać oraz jak wziąć udział. Zobaczcie sami. Za złowienie mitycznej rybki od razu otrzymacie kill-off głębinowiec. Dobra. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się też, że w karkołomnym kinie zaczną się pewne zmiany. Pierwsze wycieki za wiele nie zdradzały. Sprawę rozjaśnił FireMonkey. Podmienił on różne obiekty na wyspie na to, co będzie w karkołomnym kinie. Zobaczcie, i tutaj ważna uwaga. Ignorujcie to, że nie ma podłogi i tak dalej. FireMonkey podmienił istniejące już rzeczy w innym miejscu. Cała akcja ma nazwę kodową Galileo. Ma ona w sumie 3 etapy. Z tego co widać, to zjadą się tutaj różne koparki i dźwigi. Cały obszar przed ekranem zostanie posprzątany. Samochody zostaną wywiezione, a krzesła, stoliki i tak dalej zostaną wszystkie zabrane. 13 grudnia rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród o nazwie The Game Awards. W zeszłym roku, podczas zeszłorocznego The Game Awards, Donald Mustard, dyrektor kreatywny w Epic Games, po raz pierwszy przedstawił podium. Podium w tamtym roku zastąpiło karkołomne kino. W drugim rozdziale podium zostało zastąpione przez centrum. Ponieważ tegoroczna edycja tego eventu jest już tak blisko, po społeczności Fortnite krąży przypuszczenie, mówiące o tym, że w karkołomnym kinie jest robione miejsce dla nas, graczy. Niedawno w Fortnite testowano, jak dobrze działa dodawanie na żywo na ekran w karkołomnym kinie. Może Epic Games planuje streamować nadchodzącą ceremonię rozdania nagród w karkołomnym kinie. Fortnite zostało nominowane do kilku kategorii nagród, więc świetnym pomysłem byłoby zaprezentowanie tego w grze na żywo. Może Donald Mustard w tym roku planuje nam pokazać, co będzie w te święta. Pewne jest to, że w karkołomnym kinie coś zostanie puszczone, ale co? To już jest zagadka. Poza tym to nowy, ciężki karabin szturmowy niedługo wejdzie do gry. I co ciekawe, Fortnite podmieniło fioletową i złotą klasę rzadkości starej wersji tej broni. Tej broni w tych klasach już nie można znaleźć w kategorii broni, ale kiedyś można było. Jeden z moich widzów podesłał mi kod na mapkę, gdzie takiego kałacha można znaleźć. Na samym początku można się wykopać. Broń znajdziecie w tym segmencie mapy. Ten karabin jest bardzo potężny i ma super dźwięki. W klasie złotej zadaje 46 punktów obrażeń w ciało, ale ma niską szybkostrzelność, a ciągły strzał totalnie pozbędzie się precyzyjności. Z tej broni warto jest pykać. Full auto jest ryzykowne.
z bliska może dać radę, ale na średni dystans warto przycelować i pykać. Ta broń szybko odzyskuje celność pierwszego strzału. W tle teraz widzicie urywek gameplayu, jak testuje tą broń. Jak widać, zadaje niemałe obrażenia i ma duży odrzut. A do tego te dźwięki, mniam. Kod do tej mapki macie w opisie. Teraz DirectX 12. Słyszałem od wielu z was, że po włączeniu tej opcji najzwyczajniej wywala wam grę. Dzisiaj do gry wyszła mała aktualizacja, która ma naprawić ten problem. Jeśli jednak to nie pomogło, to chyba mam coś, co może wam pomóc. Nie mam pojęcia, czy to zadziała, ale powinno. Na pulpicie Windowsa naciśnijcie skrót Windows plus R, albo kliknijcie prawym na logo Windowsa. Tutaj wybierzcie uruchom. W tym okienku wpiszcie %updata%. Kliknijcie teraz OK. Jeśli otworzy wam się folder roaming, to cofnijcie się do folderu updata. Tutaj wejdźcie do folderu local, a następnie Fortnite Game. Teraz saved, config, Windows Client. Otwórzcie plik Game User Settings dowolnym programem do edytowania tekstu. Na samym dole macie taką wartość. Jeśli macie włączonego DirectX 12, to będzie ona wskazywała na true. Aby to wyłączyć, zmieńcie true na false z wielkiej litery, bez żadnych spacji. Teraz zapiszcie ten plik i gotowe. To powinno naprawić wasz problem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.